Dziś 33. rocznica odzyskania przez Ukrainę niepodległości. W obchodach w Kijowie uczestniczy prezydent Andrzej Duda. Przemawianie przed państwem, obywatelami Ukrainy, tu w Kijowie, w dniu 33. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę, poczytuję sobie za wyjątkowy zaszczyt. Wasz Dzień Niepodległości to w pewnym sensie także święto niepodległości całej środkowej Europy. Bowiem bez niepodległej Ukrainy trudno myśleć o niepodległej i bezpiecznej Polsce, Litwie czy innych krajach naszego regionu. Z dumą mogę powiedzieć, że to Polska w 1991 roku jako pierwsze państwo na świecie oficjalnie uznała niepodległość Ukrainy. Ponadto od samego początku popieraliśmy wasze prozachodnie dążenia. Nie trzeba ukrywać, że także i polsko-ukraińskie dzieje zawierają karty bolesne. Nie bagatelizujemy ich, nie wymazujemy, nie zapominamy, ale chcemy budować przyszłość na prawdzie i szczerym pojednaniu. Bratnie narody są to sobie winne, bo od tego, co nas dzieli, mocniejsze jest dziś absolutnie to, co nas łączy.